Cześć. Słuchajcie, witam was po krótkiej przerwie. Powiem szczerze, nie miałem pomysłu, nie miałem czasu, nie wiedziałem, co mam nagrywać. Do momentu, aż zobaczyłem jeden post na którejś z grup airsoftowych na Facebooku, gdzie ktoś tam miał problem z jakąś hajkapą, czy z czymś innym, taki czy inny. Ja już nie będę dokładnie mówił, żeby potem nie było jakiegoś hejtu i tak dalej. I słuchajcie, dreszcz mnie przeszedł. Jakie ludzie piszą pierdoły, chcąc pomóc, a nie znają się zupełnie. Nie mają pojęcia, co jak działa, co jest z czym, co jest od czego. Nie wiedzą po prostu, jak działa pistolet gazowy. W systemie Marui, na przykładzie Colta, w tym przypadku R45, sobie wziąłem od Army, żeby było trochę mniejsze i bardziej praktyczne do pokazania tego wszystkiego. Więc to jest podstawowy problem. Jak dla mnie nawet nie znajomość konstrukcji, tylko zasada działania, po prostu co jaka część robi. I szczerze powiedziawszy, też miałem przez dłuższy czas z tym problem, obczajałem, jak działają te wszystkie mechanizmy i tak dalej. Natomiast teraz postaram się wam to wszystko zobrazować, żeby nie było jakiejś niejasności. Zacznijmy sobie może od pneumatyki wobec tego, czyli od zamka. I mamy tak, te części wszystkie na pewno wszyscy dobrze znają, jeśli oglądają mój kanał, jeśli grzebią w klamkach i tak dalej, to jest to wszystkim znane, natomiast jeśli nie, to mówię, dysza, w środku zaworek dyszy na sprężynce, pod dyszą jest jeszcze, teraz tego nie będę rozbierał, sprężynka powrotna dyszy, blowback anit, czyli cała ta komora tutaj wraz z tłokiem, który w tym momencie jest w dyszy, a normalnie jest scalony oczywiście z całym blowbackanitem, czyli z tym koszykiem cylindra. Idąc dalej, no lufa, lufa wewnętrzna, komora, sprężyna powrotna, zamka, jakiś tam szostrzok dorobiony i tyle. Plus oczywiście magazynek. I teraz jak to wszystko działa? Po pierwsze zacznę może od tego, o czym już kiedyś wspominałem i odsyłam tutaj do odcinka o uszczelnianiu magazynków gazowych, czyli ta gumka. Jeżeli przez nią wycieka gaz, to nie znaczy, że ją trzeba wymienić. To znaczy, że trzeba wymienić którąś uszczelkę w tym zaworze, najprawdopodobniej tą. Ta gumka nie ma nic wspólnego z trzymaniem szczelności. Jeżeli przez nią wycieka gaz, to nie jest jej wina. Ona jedyne, jak się ma uszczelnić, to ma się uszczelnić ze ścianami magazynka podczas otwarcia zaworu, gdy gaz przez nią wylatuje. Oraz z dyszą, też w momencie strzału, gdy gaz leci do dyszy, po prostu żeby nie uciekał na boki, tylko leciał prosto do dyszy. Więc to jest kwestia magazynka. Natomiast kwestia dalej samej w sobie pneumatyki, czyli skąd się bierze blowback. W środku dyszy mamy coś takiego jak zaworek dyszy, który jest właśnie na sprężynce. I teraz tak, w momencie gdy mamy otwarty zawór w magazynku, gaz wlatuje do dyszy i dzieli się na dwa strumienie właśnie z uwagi na ten zaworek. Jeden z tych strumieni leci do lufy i wypycha kulkę z niej, natomiast drugi wpada za zaworek i wywiera na niego ciśnienie, powodując, że zaworek się zamknie i odetnie dopływ gazu do lufy. Przepraszam bardzo, ale mam tu, ktoś mnie odwiedził, mam gości. Ok, reasumując, zaworek się zamyka i zostaje odcięty dopływ gazu do lufy. Natomiast dalej mamy dopływ gazu do dyszy generalnie, z tym, że wywiera ten gaz ciśnienie już na tłok, czyli dysza zaczyna się napełniać i zaczyna się odsuwać, ale nie zaczyna się odsuwać dysza, tylko zaczyna się odsuwać zamek. Dysza ciągle jest zczepiona z magazynkiem, ponieważ do niej musi mieć dopływ gaz. I w tym momencie też dysza jest zczepiona z magazynkiem. To się nazywa stickling, takie zjawisko. Przy strzelaniu ono jest zawsze, przy odciąganiu zamka nie. Na przykład tutaj chyba nie mam tego. Nie jestem pewien. O, widzicie? Tutaj ta dysza siedzi ciasno, więc tego sticklingu nie ma, ale to nie jest problem. Bo też wiele ludzi robi z tego problem, że mi dysza się dotyka do tego, że dlaczego i coś, że z tym walczę i nie mogę.
Nie, tak ma być, tak musi być, to jest poprawny system działania. Jedyny problem z tego może być w momencie, kiedy robimy jakiegoś kolosalnego short stroke'a i dysza nie odpina się na czas od komory z racji ciśnienia gazu, żeby pobrać kolejną kulkę z magazynka. Do tego momentu wszystko jest ok i tak ma być. Nawet moglibyście wyciągnąć tą sprężynkę powrotną dyszy, która właśnie odpowiada za to, że ona się cofa. I jeżeli nie macie short stroke'a, to nadal to będzie działać poprawnie. I tak. Więc tak jak mówię, dysza stoi w miejscu, odpychany od niej zostaje zamek. W taki sposób, do momentu, kiedy zostaje odcięty dopływ gazu, zaraz o tym będziemy mówić też. I w tym momencie ta dysza po prostu, jak już się od komory odczepi, wraca na swoje miejsce za sprawą sprężyny powrotnej zamka. I zamek się zamyka. I to jest tyle, jeśli chodzi o pneumatykę. Dlatego jeżeli szukamy gdzieś problemu, powiedzmy, że replika na przykład nie ma wystarczającej siły, żeby zamek przeładować, najprawdopodobniej jest to kwestia nieszczelności na dyszy. Odsyłam również do filmiku, bo już filmik o tym był. Teraz nie mówimy, jak co naprawiać, tylko jak co działa. A wnioski na podstawie tych właśnie przemyśleń możemy wyciągać sobie później. Więc mamy zamek i magazynek umówiony. Idziemy dalej. Mechanika. I tutaj się robi trochę temat bardziej skomplikowany, bardziej złożony. Natomiast nie jest to tak straszne, jakby się mogło wydawać. Wszystkie części macie opisane, ale myślę, że teraz jest niezbędne, żebym podawał jeszcze terminologię, co jak się nazywa. Więc tak, po pierwsze mamy tutaj coś takiego jak reset zaworu oraz przerywacz. Czyli valve reset i disconnector. I w żadnym wypadku nie mówi się na to przerywacz, a na to reset, bo to są dwie inne rzeczy i służą do dwóch różnych czynności, mają dwa różne zadania. Za co odpowiada przerywacz? W momencie, gdy jest wysunięty, możemy oddać strzał. Natomiast gdy jest wciśnięty, to spust nie działa. Oczywiście możemy za pomocą przerywacza, modyfikacji przerywacza i modyfikacji kurka również robić full auto, ale o tym też był już odcinek, więc odsyłam do niego. I teraz jaką ten przerywacz zasadniczo tutaj pełni funkcję? W momencie, kiedy mamy zamek w takiej postaci, kurek spuścimy, oddamy strzał. Natomiast jak jest już na przykład tu, to tego strzału nie oddamy. Ponieważ zamek, jak widzicie, tylko w tym miejscu ma wycięcie na przerywacz, w którym on jest wyprostowany w pełni i nie blokuje kurka. Natomiast dalej jest już płasko i ta część zamka ma za zadanie ten przerywacz wcisnąć, dzięki czemu nie oddamy strzału w tej pozycji, nie spuścimy niechcący kurka, powiedzmy, żeby on się nam nie zablokował gdzieś pod zamkiem. To też się często zdarza. Dobra. Przerywacz. Natomiast reset zaworu. I to jest część odpowiedzialna za odcięcie dopływu gazu z magazynka do dyszy. I również jest aktywowana przez blowback anit w tym miejscu. Widzicie, tu jest to wycięcie dużo dłuższe. Więc tutaj ciągle ten zawór jest otwarty, ale w momencie, gdy wjeżdżamy tutaj już, to reset zostaje wciśnięty, zbijak zaworu się cofa na sprężynce i odcięty zostaje gaz płynący do magazynka. Więc jeżeli objawy na przykład jakiejś awarii są takie, że powiedzmy zamek się cofa trochę i gaz dalej leci z magazynka, to prawdopodobnie zamek nie miał tyle siły, żeby zresetować ten zawór, żeby przejechać przez reset. I tutaj bym się doszukiwał problemu albo w zbyt mocnej sprężynie tego resetu, chociaż wątpię, bo to mi osobiście się nigdy nie zdarzyło coś takiego, raczej również w nieszczelności tłoka, dlatego tak ważny jest to temat, ta nieszczelność tłoka, nieszczelność układu gazowego, że powstał na ten temat osobny odcinek. Po prostu jak tego nie ma, to nie ma nic.
Dobra, więc mamy przerywacz i mamy reset zaworu omówiony. Teraz sobie wejdziemy trochę do środka. Ja to rozłożę i zaraz się widzimy. Dobra, wymontowałem ramę i teraz Wam zobrazuję, w jaki sposób działa ten reset jeszcze. Mamy, zobaczcie tutaj, właśnie zbijak zaworu w tym miejscu. On jest teraz wysunięty, został uderzony przez kurek, więc zawór w magazynku jest wciśnięty i mamy dopływ gazu do zamka. I teraz tak, zamek pierwsze co robi, jak się cofnie, to odpina, zapina kurek, cofa go. I teraz będzie przejeżdżał właśnie przez reset zaworu. I patrzcie. Pstryk. I się nasz zbijaczek schował. A teraz kurek uderza. I się pokazuje. Znowu kurek leci w tył. Pstryk. I zbijak się chowa. Coś mi tu wyleciało. Co mi wyleciało? Wyleciała mi śrubka. Dobra. Idźmy dalej. A, jeszcze... ważna rzecz, jakby Wam to nie chciało wejść, to sobie spuśćcie kurek tak, żeby nim kliknąć, to wtedy tą sprężynkę łatwiej wsadzić. Dobra. Dalej mechanizmy. Tak wygląda cały przerywacz. Ja sobie jeszcze tutaj śrubkę jedną odkręcę. Myślę, że już się nie będziemy raczej zajmować zbijakiem zaworu i resetem, ponieważ to w miarę dobrze wyjaśnienie, musicie go widzieć dokładnie. Ale wytłumaczę, zbijak jest na sprężynce, która wywiera na niego nacisk, chcąc go cofnąć w momencie, kiedy zbijak jest wysunięty, czyli kiedy otwiera zawór. Natomiast reset po prostu blokuje, nie pozwala zbijakowi się cofnąć. I w momencie, kiedy zostanie reset wciśnięty, blokadka jest zwolniona i zbijak wraca do punktu wyjściowego, czyli się chowa. I teraz tak, co my tu mamy? Mamy kurek. I mamy zaczep kurka. Teraz jak to wszystko działa? Na kurku mamy dwa zęby. I element, który uderza zbijak, który jest tutaj właśnie pod sirem, czyli pod zaczepem. Tutaj jest ten, że zbijak A. To jest ścianka, która w ten zbijak uderza i jak możecie tutaj pewnie zaobserwować, wpycha go do środka i wywołuje nacisk na zawór w magazynku. Oczywiście bardzo szybki i mocny jest to raczej uderzenie. I teraz tak, na kurku mamy po pierwsze takie dwa ząbki. Pierwszy z nich to jest półpozycja kurka, która jest bezużyteczna, umówmy się. Już nawet pan Browning, projektując Colta, nie chciał tej półpozycji, podobnie jak nie chciał też bezpiecznika dociskowego, którego akurat w tej wersji Colta nie ma. Natomiast zostało mu to narzucone przez armię, że po prostu takie zabezpieczenia muszą być, bo półpozycja była w rewolwerach, więc w pistolecie kurkowym musi być również takie coś, bo jest kurek, no to bez tego to jakoś dziwnie. Więc mamy właśnie tą półpozycję i oczywiście pełną pozycję kurka, z tym, że on mi tutaj wylatuje, bo rzecz jasna jest otwarty cały mechanizm. O, i to jest pełna pozycja, w której się zaczepia kurek. Sorry, wylatuje tutaj mi ten zbijak, więc ja go sobie zdemontuję póki co. Razem z jego właśnie tą sprężynką. Niestety w Colcie jest to trochę upierdliwe. W HKP jest to lepiej rozwiązane. Więc mamy właśnie sir i mamy właśnie kurek. I teraz słuchajcie, co by się działo, gdyby to były jedyne mechanizmy? Gdyby nie było przerywacza. Mielibyśmy full auto. Do momentu, kiedy byśmy nie puścili po prostu spustu. Do momentu, w którym sir by nie złapał kurka. Czyli pistolet po jednym strzale, zobaczcie nawet jak mamy... Uwaga, teraz strzelę. Patrzcie co się będzie działo. Wcisnę spust. Ja go dalej trzymam. Oczywiście teraz mi się zamek zablokował, bo nie mam kulek. Dalej trzymam spust, ale cykl został wykonany i tyle. I to jest właśnie rzecz, za którą jest odpowiedzialny przerywacz. Przerywa cykl, po prostu nie dopuszcza do sytuacji, w której pada więcej niż jeden strzał. I to jest jedna z jego funkcji, ponieważ jeszcze robi coś innego, zaraz Wam też o tym powiem.
Natomiast tak jak właśnie widzicie, gdyby nie było przerywacza, to kurek nam by latał do momentu, w którym byśmy spustu nie odpuścili, czyli w którym nacisk znowu byłby wywierany na sir i w którym to momencie by się kurek zatrzasnął na tymże sirze. Tylko nie zrozumcie mnie źle, nie wystarczy, a nawet nie otrzymacie full auto wyjmując z klamki przerywacz. Nie, o full auto, jak już wspominałem, macie inny odcinek, tam pokazuję jak to zrobić i tak dalej. I teraz taka sytuacja, te przerywacze są w dwóch standardach. Jeden jest taki, jak tu widzicie, właśnie z takim pazurkiem, natomiast inny standard, na przykład taki jak jest w KJ2, nie ma tego pazurka. I nie ma również tego pinu tutaj, na kurku. Czym to jest podyktowane, słuchajcie? Ja sobie tu ustawię tylko jak to jest, tak to jest. O. To jest zabezpieczenie, gdyby się okazało, że nam nie chce przerywacz pod wpływem zamka wskoczyć do środka, czyli właśnie odciąć spustu. Zwyczajnie, gdy kurek jest spuszczany, oprócz tego, że wciska go w dół zamek, to wciska go również też w dół kurek za pomocą tego pinu, który prześlizguje się po tymże pazurku, który nam tu wystaje. O, w ten sposób. Dlatego w KJ2 na przykład nie ma tego, ponieważ zupełnie wystarcza zamek, który to zadanie wykonuje, więc to zadanie jest wykonane podwójnie. Jest to zupełnie zbędne. I od tego się już teraz odchodzi. Nie ma czegoś takiego właśnie, żeby przerywacze miały tego pazurka, ale w każdym Army jest. W każdym WE jest. W Marui nie wiem, nie rozbierałem. Wydaje mi się, że też w KJ2 na pewno nie ma. I na pewno można dokupić na przykład od Masterpiece'a przerywacze już bez tego pazurka też. I kurki bez tego nieszczęsnego pinu. I to jest kolejna rzecz, która na przykład nie wystarcza w kolcie, żeby zrobić full auto, w sensie ścięcie przerywacza. Ponieważ on i tak się będzie chował i tak będzie przerywał, ponieważ ma tu ten pin i tutaj ten pazurek. Więc żeby zrobić full auto w kolcie, trzeba jeszcze ten pin wypiłować, oprócz spiłowania przerywacza, ale o tym było już kiedy indziej. Więc to jest pierwsza funkcja przerywacza, natomiast druga, to jest, słuchajcie, odpięcie sira. Wymontuję sobie stąd spust wraz z łukiem spustu, żebyście lepiej to zobaczyli, jak to działa. Mamy sobie spust i łuk spustu. I w takiej pozycji to jest zmontowane pistolecie. W środku jest jeszcze oczywiście magazynek, przechodzi tu przez łuk spustu, natomiast przerywacz tym elementem wchodzi pod sir, czyli pod zaczep kurka. I w tym momencie, gdy chcemy oddać strzał, spust cofa przerywacz, jednocześnie odpinając sir i dlatego pada nam strzał. W tym momencie, nawet jeżeli spust jest wciśnięty, przerywacz zostaje pociągnięty w dół, dzięki czemu odcięty zostaje spust, po czym, gdy cykl dobiegnie końca, przerywacz pod wpływem sprężyny trójpalczastej, o której jeszcze zaraz będziemy mówić, wraca na swoje miejsce. Tak to, słuchajcie, wszystko tutaj funkcjonuje. Jeśli chodzi o mechanizm sam w sobie, to jest tyle. Zaraz powiemy jeszcze o sprężynie trójpalczastej, ale już na innym przykładzie, ponieważ jak widzicie tutaj ta sprężyna jest dwupalczasta, jest dziwna. Nie bierzmy tego póki co pod uwagę, więc sprężyna trójpalczasta za momencik, tylko się tego pozbędę. Jeszcze słuchajcie, szybka, krótka dygresja, jak działa bezpiecznik. Ten, bo dociskowym zajmiemy się jeszcze za moment. Bezpiecznik, dlaczego możemy wcisnąć wyłącznie praktycznie w momencie, kiedy kurek jest odciągnięty? Dlaczego możemy tylko wtedy go przełączyć? Ponieważ tylko wtedy on może tutaj wypełnić tą dziurę i uniemożliwić zarówno wciśnięcie spustu, jak i spuszczenie kurka. Tym oto swoim pięknym elementem, który tutaj wprost idealnie pasuje.
Dobra, słuchajcie, otworzyłem sobie w międzyczasie moją hajkapę od KJW i tutaj się zajmiemy właśnie przede wszystkim sprężyną trójpalczastą, czyli do czego ona wszystkiego służy. O niej był osobny odcinek również, jednakże no cóż, powtórzę się, żeby dokładnie zobrazować wszystko, za co ona odpowiada po prostu. Ta sprężyna wywiera nacisk na bezpiecznik dociskowy, SIR, czyli zaczep kurka, oraz przerywacz. Pod jej wpływem, przerywacz i jeszcze jedna rzecz. Pod jej wpływem przerywacz raz, że chodzi góra-dół, a raczej góra. Bo w dół wpycha przerywacz zamek. Natomiast żeby on wrócił, nie mam jak wam tego pokazać, kurde. Żeby on wrócił, to sprężyna trójpalczasta musi go po prostu w górę wepchnąć. A druga rzecz, za którą właśnie ten pazur tejże sprężynki odpowiada, to jest praca łuku spustu. Czyli też to, że ten łuk spustu sprężynuje. Dalej mamy oczywiście SIR, który jest w tym miejscu. I również sprężyna wywiera na niego docisk taki, żeby on po prostu zamykał się i łapał kurek. W takiej pozycji, gdy jest dociśnięty, kurka nie spuścimy, natomiast jak SIR jest odsunięty, to kurek lata luźno. Dlatego właśnie, jeżeli są problemy takie, że powiedzmy ten kurek gdzieś się tam nie łapie do końca i tak dalej, wpada pod zamek, o tym też już mówiłem i tak dalej, jeżeli takie rzeczy są, to nie jest kwestia przerywacza, tylko SIR-a, który najzwyczajniej w świecie nie ma odpowiedniego nacisku ze strony sprężyny trójpalczastej, żeby kurek złapać. Jeżeli okaże się, że już mamy bardzo twardy spust i bardzo twardy ten SIR, bo również od nacisku środkowego pazura na SIR zależy to, jak mocną będziemy musieli ścianę pokonać, żeby odpiąć SIR. Oczywiście ten pazur od przerywacza również odpowiada za to, jak bardzo ten spust będzie twardy. Jeżeli się okaże, że już mamy to wyregulowane bardzo mocno, może być tak, że na przykład się zużył SIR albo zużył się ząb kurka. I o ile ząb kurka można po prostu trochę wyrównać, to SIR, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Bo ząb kurka właśnie w tym egzemplarzu tutaj zmieniałem kurek i właśnie taki miałem objaw, że sprężyna trójpalczasta była wyregulowana już do granic możliwości, a kurek dalej wpadał do środka. I okazało się, że kurek po prostu ma taką górkę na ząbku, która powoduje, że SIR nie do końca chce spaść z tego ząbka i się o niego zakleszczyć, tylko tak przejeżdża i wraca z powrotem, przez co właśnie kurek się nie zakleszczał. Więc tak, no i nasz nieszczęsny właśnie bezpiecznik dociskowy, który co nam tu blokuje? Przede wszystkim nam blokuje przerywacz, przez który po prostu nie możemy wcisnąć spustu. Tutaj odpowiada za to ten pazurek, a ten z kolei również nie pozwala przesunąć łuku spustu, czyli też nie pozwala nam wcisnąć spustu, więc mamy tu takie podwójne zabezpieczenie w sumie. Jedno blokuje przerywacz, a drugie blokuje łuk spustu, więc tak to wszystko funkcjonuje. No i co, może nie będę tego składał, bo zasadniczo o składaniu też już filmik był, dlatego go robiłem, żeby nie pokazywać za każdym razem tego samego. Mam nadzieję, słuchajcie, że wszystko jest bardziej jasne. Nie jestem pewien, czy dobrze to wytłumaczyłem, ale starałem się, żeby całe te mechanizmy i tak dalej wyjaśnić tak, jak one się dokładnie zachowują. No i co, to by było tyle, słuchajcie, ale jeszcze jedna rzecz, mam dla was ciekawe ogłoszenie. Planuję rozpocząć produkcję własnych części do Coltów i nie tylko, bo również jako, że się zajarałem już jakiś czas temu AGM-em, bo to jest tania replika, jest całkiem fajna, też do niego akcesoria będę prawdopodobnie wypuszczał. Z druku 3D, z tworzywa PETG. Na razie planuję przede wszystkim drukować głowicę tłoka do Coltów. Do Colta mam też zaprojektowany już Magwell, więc prawdopodobnie też się pojawią Magwelle. Idąc dalej, możliwe, że uda mi się ogarnąć taką jedną ciekawą opcję,
która pozwoliłaby mi wprowadzić do sprzedaży sprężyny powrotne zamka i generalnie wzmocnione sprężyny. Właśnie we wtorek będę jechał przetestować to, co wynalazłem w internecie. Zobaczę, jaki jest stosunek ceny do jakości, jak to się wszystko zachowuje. I słuchajcie, jeżeli to wypali, to nie będzie trzeba nigdy więcej ściągać sprężyn z zagranicy, bo z tymi sprężynami zawsze jest problem, ze sprężyną właśnie powrotną zamka czy dyszy, że w stoku one są wyjątkowo słabe, a w Polsce ich dorwać praktycznie nie idzie. Raz na jakiś czas jest jakaś nieszczęsna dostawa od Ape'a czy od Kołkoła. Ja jak żyję, Ape'a widziałem sprężyny powrotne zamka dwa razy na OLX-ie, może trzy, coś takiego. Więc jeżeli ta alternatywa okaże się przystępna cenowo i sensowna jakościowo, to bardzo możliwe, że będę miał w sprzedaży również takie sprężyny. I tutaj prośba do Was. Piszcie do mnie w komentarzach, co byście chcieli po prostu w mojej ofercie zobaczyć. Zobaczymy, co da się zrobić. Ja zobaczę też, jakie będę miał możliwości. A, spusty regulowane też prawdopodobnie będę wypuszczał. Takie jak jest tutaj właśnie na tej śrubce. Więc tak. No i co jeszcze Wam chciałem powiedzieć? Oczywiście zapraszam na grupę Colt / High Cup Fan Group Polska, gdzie jestem administratorem wraz jeszcze z jednym kolegą, do którego kanału Was odeślę, wspomnę tam w opisie o tym kanale właśnie. Jeszcze kolejny announcement do filmu o rozkładaniu High Cupy i do filmu o rozkładaniu Colta dokleję w opisie słowniczek z nazewnictwem wszystkich części, jakie tam się pojawiają po polsku i po angielsku, żeby po prostu jak ktoś ma ochotę znaleźć sobie taką część, to żeby mógł, czy to w Polsce, czy to poza Polską. I co? A, no i słuchajcie, jeszcze tak wspomnę, że ostatnio miałem trochę wysyp właśnie subskrypcji. Miły to dodatek, nie szczególnie o to mi chodzi, ale cieszy mnie to. I tak z ciekawości sobie sprawdziłem taką apkę, która pozwala zobaczyć statystyki moich filmów. I się okazuje, słuchajcie, że jak ostatnio patrzyłem, to stosunek moich widzów od tych, którzy subskrybują mój kanał, do tych, którzy po prostu wpadają jako goście, był 45-55 bodajże w procentach, czyli 45% osób, które mnie ogląda, zasubskrybowało mój kanał, natomiast 55 nie. Natomiast teraz sytuacja się tak zmieniła, że mamy bodajże 33% osób ze subskrypcją i 67% osób bez subskrypcji. No i co, youtuber jakiś by się z tego tytułu bardzo martwił i tak dalej, że ludzie oglądają, a nie subskrybują, natomiast dla mnie to jest informacja bardzo przydatna, bo wiem po prostu, że te filmy się przydają również osobom, które są dla mnie nowe, które wpadają na mój kanał, powiedzmy jakoś przypadkowo, a nie tylko oglądają mnie stali widzowie z subskrypcjami, więc bardzo mnie to cieszy po prostu, że to, co tutaj robię, generalnie się przydaje z dnia na dzień coraz bardziej. No i to by było tyle, słuchajcie. Wszystkim wszystkiego dobrego, niech Wasze klamki działają, teraz wiecie, jak działają i dlaczego działają, i do następnego razu, cześć!